Cześćka wszystkim, chciałam dzisiaj trochę opowiedzieć o mojej przygodzie z magazynem Youngstars. Chciałam wam opowiedzieć wszystko, jak to się zaczęło, jak się ciągnęło, niestety jak to się skończyło. Moja przygoda z Youngstars rozpoczęła się bardzo, szczerze mówiąc, nietypowo pod tym względem, że w tej szkole, której się uczyłam i w tej szkole, której się uczyłam, trzeba było zdawać praktyki. Żeby zaliczyć tą szkołę, trzeba mieć zaliczone praktyki. Więc byłam na specjalizacji fotografia i postanowiłam, że wezmę sobie praktyki dziennikarskie, żeby coś zrobić, coś innego niż robiłam na co dzień, czyli ucząc się w tej szkole. Wzięłam kilka gazetek, które miałam, czyli Cosmopolitan, Youngstars News, Bravo, który już nie istniał niestety, oraz Joya. Napisałam do tych trzech, które jeszcze istniały, gazetek w sprawie praktyk i tylko Youngstars News odezwał się, więc powiedzmy tak to się zaczęło. Napisali, że chętnie mogą mi pomóc, że najpierw chcieliby, żebym porobiła kilka części rozrywkowych, czyli krzyżówki, quiz, testy i tym podobne. No to im zaczęłam wysyłać swoje pierwsze propozycje i w ten sposób pojawiłam się w gazetce i oczywiście było najpierw pytanie, jak chce się, żebym była podpisana, więc byłam jako Mona 5 Gold, bo pomyślałam, że imię i nazwisko to raczej nie chciałabym, żeby tam było wpisane, więc dlatego Mona 5 Gold. Tak to jak mój kanał i no jak mój kanał. No i tak to się zaczęło. Przez kilka, chyba dwa lub trzy numery wysyłałam mi właśnie swoją część rozrywkową. Później doszło do tego, że spodobałam się chyba, bo ta redaktorka Youngstars News, czyli Marta, zaproponowała mi, żebym przyszła na Youngstars Festival, który odbył się pod koniec sierpnia, czyli pod koniec wakacji, żebym przyszła na Youngstars Festival, żebym jej pomogła z zadawaniem pytań do artystów. To był mój drugi lub trzeci festiwal po kilkuletniej przerwie. I po prostu się zgodziłam. Na początku trochę było to ciężkie, bo myślałam, że ten festiwal jest kiedy indziej, a ja byłam, kiedy się okazał, że jest tego, kiedy okazał się, że to jest tego dnia, to ja byłam na wyjeździe z moją mamą już w Gdańsku, no gdzieś na wyjeździe. I musiałam niestety dzień wcześniej wrócić, żeby następnego dnia pojechać na festiwal, więc coś miałam, że ja byłam gdzieś indziej, mama była gdzieś indziej i tata gdzieś był indziej, bo każdy rozdzieliliśmy się, że wszyscy byli gdzieś indziej. I musiałam przyjść wcześniej, żeby to wszystko ogarnąć, żeby Marta mi wszystko powiedziała, jak co ma być. I zaczęłam zadawać pytania, miałam też możliwość, że mogłam wchodzić wszędzie, gdzie chciałam, więc to bardzo ci dziękuję, Marta, jeśli kiedykolwiek będziesz to oglądać. Wspominam? Bardzo dobrze, bo pierwszy raz mogłam wejść od części backstage'owej, zobaczyć wszystko, jak to wygląda z innej strony, spotkać tylu wspaniałych ludzi, przeprowadzić wywiady. Jeszcze tam był konkurs Way to Youngstars, więc przeprowadzić z dziewczynami, czyli Agatą Gładysz, Kają Jabłońską i Oliwią Klinkę, przeprowadzić wywiad, bo oto one dostały się do Youngstars. To było niesamowite przeżycie i nigdy tego nie zapomnę. Więc moja w sumie przygoda z Youngstars rozpoczęła się na początku wakacji, więc to było wspaniałe uczucie.
Szczerze nie pamiętam, co było dalej, ale wiem na pewno, bo sobie nawet zapisałam, że miałam kilka różnych części przygód z Youngstars, nawet kilka macie w filmikach na moim kanale. Na przykład mój pierwszy wywiad po angielsku, wspaniałe przeżycie, bo to było z Krystianem Kostowem. Zatrzymał się gdzieś niedaleko lotniska. Chyba tak. I miałam do niego pojechać, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Mega się stresowałam. To było widać po moim vlogmasie numer 2, który będziecie mieć w opisie. Więc wszystkie filmiki, które tutaj będę opowiadać, będą w opisie. A wracając do tego Krystiana, to mega się stresowałam, bo to był mój pierwszy wywiad po angielsku, jeszcze z osobą, która nieźle gada po angielsku, średnio po polsku. Mega się stresowałam, wiem, to będę powtarzać, ale mega się stresowałam. Nie wiedziałam, czy podołam, bo mój angielski jest taki średni. Ale jak okazało się, podołałam. Krystian okazał się mega wspaniałym człowiekiem. Wyrozumiałem. Jak miałam problemy, to próbował zrozumieć, o co mi chodzi. Ewentualnie mu pokazywałam, bo jak się okazało, lepiej rozumie, jak czyta, niż jak słyszy po polsku. Więc to było wspaniałe. Później moim drugim, jak już się rozgadałam po angielsku, to moim drugim wywiadem po angielsku było z Tilly, czyli Matildą Devers, chyba tak to się mówi, czyli siostra jednego z chłopaków Bars and Melody. Miałam z nią przeprowadzić wywiad, bo nagrywała klip w Polsce. I byłam trochę na backstage, bo miałam później to obejrzeć, jak powstawał klip, jak to było, przeprowadzić z nią wywiad i później to wszystko zrelacjonować, czyli opisać. Więc to było wspaniałe, więc to też dziękuję. I później było tak, Youngstars on Tour. Możliwe, że nie idę po kolei, ale to, co mi się przypomina, to będę mówić. Więc było Youngstars on Tour. Wtedy to był poniedziałek, pamiętam, bo nie poszłam do szkoły. Byłam na Youngstars on Tour. Przeprowadziłam wywiady ze wszystkimi artystami, którzy tam byli. Miałam zdjęcie z Sylwią Lipką i na Meet and Greetie, i oddzielnie, bo była część zdjęciowa do Youngstars News, więc tam miałam możliwość jeszcze zrobienia zdjęcia ze Sylwią Lipką, dzięki Sylwii Lipce poznałam Youngstars. To od niej prawie wszystko się zaczęło, więc fajnie było zrobienie zdjęcia sobie właśnie, powiedzmy, z taką osobą, dzięki której poznałam to wszystko, dzięki której byłam w Youngstars News, więc to było super przeżycie. Oprócz tego jeszcze zobaczenie oczywiście backstage'u, bo mogłam wchodzić gdzie chciałam, pogadania ze wszystkimi artystami, to już mówiłam. Później było czas na show. Pewnie znając życie, nie idę po kolei, ale nieważne. Później był czas na show, czyli mogłam porobić zdjęcia z Sylwii Przybysz na jej koncercie i kiedy się przygotowywała do koncertu i podczas koncertu, podczas meet and greetu, backstage'u. Wszędzie mogłam zrobić jej zdjęcia. Później, nawet nie wiem, czy one były w gazetce. Chyba nie były, ale nie wiem. Na pewno trochę z nią pogadałam, ale tylko tak wymieniałam kilka słów, bo byłam mega zajęta tym wszystkim. Sikorski on tour, czyli Jeremi Sikorski, był tym razem nie w proksymalnie Warszawa, tylko w Lublinie, klub Graffiti. Tam byłam na jego koncercie.
mega wspaniały człowiek. Przeprowadziłam z nim chyba drugi wywiad, bo pierwszy był na Youngstars on Tour. Nie, Youngstars Festival, przepraszam. I tam z niego wyciągnęłam, że będzie miał swoją trasę koncertową, ale to tak szczerze mówiąc to było wiadome, tylko że wiesz, tak wyciągnęłam z niego. Youngstars trasa koncertowa, więc to było super też. Byłam też na koncercie Harvey'ego, który też będzie na Youngstars Festival w tym roku. Niestety nie udało mi się z nim pogadać, bo był zajętym człowiekiem. Nawet nie zdążyłabym z nim pogadać, bo dzień wcześniej trzeba było z nim pogadać, a ja byłam na wyjeździe znowu. Więc byłam tylko na koncercie, porobiłam mu zdjęcia, świetnie się bawiłam, więc liczę, że na Youngstars Festival też powtórzy ten wspaniały wykon. Byłam dzięki Youngstars News na premierze limitowanej kolekcji Roxany Węgiel, czyli zwycięzczyni pierwszej edycji The Voice Kids i zwycięzczyni Eurowizji Junior. Przeprowadziłam z nią wywiad, zrobiłam nawet zdjęcie z nią. Przeprowadziłam wywiad z kilkoma TikTokerami, czyli Natalią Sisik, Magdą Beredą i modelkami, które pokazywały ubrania Roxy Węgiel i reporter Young. Pytałam się ogólnie o samopoczucie i jakie stroje im się najbardziej podobają. Youngstars Festival 2018, to już mówiłam. Byłam też na pierwszym koncercie Bartka Kaszuby z jego trasy koncertowej My On Tour w Warszawie w Proxima. Przeprowadziłam wywiady z nim, z Kają i jeszcze z Sylwią, bo potrzebowałyśmy z Martą jednej rzeczy od Sylwii. Bartek, wspaniała osóbka. Ja w ogóle nie wierzę, że tyle się wydarzyło z tego. Jeszcze miałam możecie zobaczyć na kanale, ale teraz ta część, którą chciałam pogadać do was, tą część, której niestety nie zobaczycie na kanale, bo była możliwość telefonicznie, nie twarzą w twarz. Więc telefonicznie pogadałam z Natalią Lewandowską, chyba tak się nazywa, czyli Nyla, czyli dziewczyna Kospera. Telefonicznie z Karolem Pieszko też pogadałam, z Kają Jabłońską. Z Kają Jabłońską to jak wspominała Youngstar Festival oraz jakie ma plany i co myśli o Youngstar's Voice. Sylwią Lipką oczywiście, też miałam możliwość przeprowadzenia wywiadu już twarzą w twarz z Anią Aniką Dąbrowską, czyli zwycięzczyni drugiej edycji The Voice Kids. To już miałam twarzą w twarz, mogłam z nią przeprowadzić wywiad w studiu Universal Music. Tam też spotkałam Landberry, zrobiłam z nią zdjęcie i też chwilę pogadałam. Z Bartkiem Kaszubą przeprowadziłam wywiad na My On Tour oraz Youngstar Festival z Arturem Sikorskim. W sumie z każdym z ekipy Youngstars przeprowadziłam wywiad. Jak nie na festiwalu, to na Youngstars On Tour. Więc to było wspaniałe uczucie w ogóle pogadać z tymi ludźmi, żeby poznać ich troszeczkę, niestety niecałościowo, bo niestety Youngstars News został wycofany. Choć nie wiem, czy mogę to mówić, ale że Remo, którego też poznałam dwa razy, niestety z nim nie pogadałam do końca, ale go poznałam, postanowił, że chce inwestować w coś innego, więc Youngstars News został wycofany, a ja przez to, że im tylko pomagałam, to skończyła się moja współpraca z Youngstars News. Szczerze, jest mi trochę smutno, bo
ale z drugiej strony jestem mega szczęśliwa, bo mogłam spróbować czegoś innego. Mogłam przełamać swoje bariery, bo przełamałam swoją barierę na przykład językową. Przeprowadziłam 2 wywiady po angielsku, gdzie wcześniej, jak zaczynałam, to mówiąc nie, ja nie przeprowadzę wywiady, ja nie umiem mówić po angielsku, a jeszcze gadać z osobą, która na co dzień mówi po angielsku, to nie, dla mnie to jest zbyt stresujące, więc sorry, na tu nie. A przeprowadziłam, nawet 2, przeprowadziłam wywiady po polsku, przez telefon, twarzą w twarz, specjalnym dojeżdżeniem do nich. Byłam na koncertach, gdzie, jak wiecie, koncerty to moja ulubiona część, bo tą atmosferę uwielbiam, kocham i mogłabym chodzić na każdy koncert, gdybym miała tyle kasy. Ale to był wspaniały, bo nie rok, bo dokładnie rok minął, kiedy bawiłam się u Youngstars News. Minus jest taki, że stałam się weteranem Youngstars i jestem już starym człowiekiem, mam 21 lat i jestem weteranem Youngstars. Dołączałam do grupy weteranów Youngstars na grupie, gdzie plus jest taki, że mogę bezpłatnie wejść na Youngstars Festival, ale czuję się staro, bo nigdy nie byłam na Youngstars Campie. Jest mi smutno, bo nie mogę przeprowadzić z ludźmi wywiadów kolejnych, ale dziękuję Marcie, Remikowi i wszystkim, których spotkałam, za możliwość przeprowadzenia wywiadu, za możliwość bycia członkiem Youngstars. Trochę żałuję, że się skończyła przygoda, ale będę miała co wspominać. Dziękuję. Jeszcze raz z całego serca dziękuję bardzo za wszystko. Mam nadzieję, że te filmiki, które widzieliście dzięki Youngstars, wam się spodobały. Wiem trochę, nie jestem zbyt profesjonalna w montowaniu, ale dziękuję za wszystko. I po prostu jedno wielkie dziękuję Youngstars News. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeśli ci się podobał, to łapeczka w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!